wracamy do rozmowy z panią Anią. No właśnie, przed przerwą rozmawialiśmy o pierwszym teatrze, który prowadzicie, Teatr Pantominy. I jest też drugi. Teraz tak. Mówię coś o nim więcej. Nie do końca jest to teatr. Mhm. Chodzi po prostu o to, że każde zajęcia, które prowadzimy, kończą się spektaklem. Mhm. I w taki oto sposób przygotowaliśmy już kilka spektakli. Właściwie łącznie mamy 16 spektakli na koncie. Niektóre są grane do tej pory. A właśnie, a jaka jest tematyka, jeśli chodzi o sztuki? Przeróżna. Przeróżna. Za każdym razem próbujemy sięgnąć po coś innego, nowego, co będzie dla nas wyzwaniem. Do tej pory zrobiliśmy Chłopców Grochowiaka, Białe Małżeństwo Różewicza. W ubiegłym roku była Maria walczy z aniołami, taki czeski dramat Kohuta, właśnie grany do tej pory. No, oczywiście kilka spektakli pantomimy. Obecnie pracujemy nad Moralnością Pani Dulskiej, ale w wersji lalkowej. O. Czyli z użyciem różnych lalek, masek, kukiełek, pacynek. Ale to nie będzie tylko dla dzieci. To nie będzie dla... Broń Boże, to nie będzie dla dzieci. Czyli będzie tam na pewno coś interesującego, ale bardziej dla dorosłych. Na pewno bardziej dla dorosłych. Dopisaliśmy kilka nowych scen, których nie ma w oryginale. Mam nadzieję, że pani Zapolska nie przewróci się w grobie, jak to zobaczy gdzieś z góry. Więc właśnie tak. Powiedz mi, gdzie się odbywają? Gdzie możemy zobaczyć te sztuki? Wszystko dzieje się w kamienicy, na trzecim piętrze, w samym centrum Poznania, plac Bernardyński 1. Tam mieści się nasza siedziba, zajmujemy trzecie piętro. Tam mamy zajęcia, tam gramy spektakle, chociaż gościnnie grywamy również w innych miejscach. Mamy... Ja widziałam też, że gracie na dworze. Tak. Tak, zauważyłam. To prawda. Przeprowadzka. Tak, między innymi przeprowadzka, ale również podczas imienin, obchodów imienin świętego Marcina graliśmy akcję Kolejka w bramie teatralnej. Od czasu do czasu organizujemy różne właśnie happeningi, akcje uliczne. Teraz jest zima, no to trochę czekamy. Mniej. Ale myślę, że jak pojawi się już trochę cieplej, śniegi stopnieją, to na ulicy również będzie można nas zobaczyć. A kim są instruktorzy w studio? Kadrę tworzą w większości młodzi ludzie, którzy uczyli się sztuki aktorskiej za granicą w większości. Tak, są, tak jak ja czy Maciej Zakrzewski prowadzimy większość zajęć my. A gdzie? Jeśli można zapytać. No ja miałam przyjemność uczyć się u różnych pedagogów i z Nowego Jorku, i z Rosji, i w Mediolanie. Tak samo Maciej, właśnie te włoskie rejony. Mam Agnieszkę Sokolnicką, która jest śpiewaczką operową i ona prowadzi zajęcia ze śpiewu. Zajęcia u nas również prowadzi Dyda Łukaszewska, aktorka Teatru Nowego. Staramy się też zapraszać różnych gości. W grudniu gościliśmy Grega Goldstona, amerykańskiego aktora, choreografa. A w styczniu nasi studenci mieli zajęcie z Robertą Secchi z Mediolanu. Właśnie takie nasze włoskie różne inspiracje. A w marcu chcemy sprowadzić Mario Barzagiego, również z Mediolanu. Czyli te Włochy są wam bardzo bliskie. Tak, Włochy są nam bardzo bliskie, wiele inspiracji stamtąd. No właśnie. Jakie to są te inspiracje włoskie, które przynosicie tutaj do nas, do Polski? To było tak, że Jerzy Grotowski tworzył teatr laboratorium w Polsce, ale później wyjechał za granicę, właśnie do Włoch. I on tą swoją myśl rozwinął tam. Tam jest większość jego kontynuatorów. I dlatego właściwie, jeżeli chcemy się uczyć coś, no nazwę to techniką Grotowskiego, chociaż to się techniką nie nazywa, to w większości trzeba pojechać do Włoch. Dlatego myśmy właśnie tam jeździli za tym duchem Grotowskiego. A, rozumiem. A ty właśnie znalazłam też, że jest specjalna metoda etuidowa. Tak, jest to metoda etuidowa. Coś więcej można o tej metodzie? Jest to metoda Stanisławskiego. Jest to metoda, którą ja miałam okazję poznać właśnie od aktorów i wykładowców petersburskiej szkoły aktorskiej. I polega to na tym, że mamy tekst albo scenę i najpierw poszukujemy, właśnie tworzymy jakąś etiudę, scenę, która pozwoli nam zgłębić to, co postać czuje w danym momencie. I jeżeli mamy nawet Hamleta Szekspira, to próbujemy znaleźć jakiś odnośnik z Hamleta do naszej współczesności i do tego, jakbyśmy my się w podobnej sytuacji zachowali. Więc Stanisławski uważał, że najpierw musimy wiedzieć, jak my byśmy się zachowali w tej sytuacji, a potem możemy zastanawiać się, jak dana postać zachowałaby się w tej sytuacji. Potem robimy kolejne sceny na to, jak ta postać się czuje, w ogóle na rozbudowanie tej postaci, jej relacji z innymi postaciami. I na tym to polega. Czyli więc to nie jest tak, że tylko siedzimy przy stoliku, rozmawiamy, to może będzie tak, to tak, dobra, robimy to w ten sposób. Nie, my szukamy różnych sposobów. Nie ustalamy sobie, że to będzie tak i tak, próbujemy. Trochę tego, trochę tego, to nie wyjdzie, okej, to może inną stronę, może to jest trochę inna postać. I próbujemy coś też z siebie wyciągnąć do tej postaci. Czyli tak naprawdę bardzo istotne są emocje. Emocje, myśli,
to, co drzemie w środku. Tak, to, co drzemie w środku. Tylko problem jest taki, że emocje są bardzo kapryśne. Raz przyjdą, raz nie przyjdą. Więc teraz właśnie Stanisławski czy Strasberg, oni wymyślili różne ćwiczenia, techniki. Żeby je wydobyć. Jak wydobyć te emocje, w ogóle nie zastanawiając się nad emocjami. Czyli są techniki, które mogą nam pomóc. Są pewne techniki, tak. Pamięci właśnie emocjonalnej, pamięci zmysłowej, tak to właśnie nazywali. Okoliczności, przywoływanie tych okoliczności i tych, także tych technik uczymy. To bardzo interesujące, co Pani mówi. No właśnie, a są też różne techniki aktorskie dla najmłodszych. To znaczy, co to są za zajęcia? Prowadzimy zajęcia może nie dla takich najmłodszych. Mamy grupę od 12 roku życia do 16, dla młodzieży gimnazjalnej. Chociaż zdarzy nam się gościnnie prowadzić zajęcia właśnie nawet dla takich krasnoludków. No i wtedy przez zabawę. Większość przez zabawę. Staram się też rozwinąć wyobraźnię, jakieś umiejętności ruchowe, otworzyć na grupę, żeby też coś sami to tworzyli. Dla nich też wielkim wyzwaniem jest wystąpienie na scenie przed publicznością. Ale to są niezwykłe tremy pewnie. Albo nie, właśnie wśród małych dzieci to zazwyczaj właśnie tej tremy nie ma. One są bardzo odważne, prawda? Tak, tak. Małe dzieci zazwyczaj, znaczy o dziwo, wydaje się, że nie mają tej tremy, ale przychodzi to do czego? Tak, każdy się denerwuje. Jednak stres jest. Dokładnie. Proszę powiedzieć, czy wykształciliście jakieś znane postacie, jeśli chodzi o scenę aktorską w Polsce? No działam dopiero czwarty rok, więc jeszcze jakby nie mieliśmy okazji, ale kilkoro naszych studentów podostawało się do różnych szkół aktorskich, więc mam nadzieję, że za 3-4 lata będzie już coś o nich słychać. Czyli jednak sukcesy są, dostać się dzięki Wam do szkoły aktorskiej, to na pewno dużo działa. Tak, więc kilka osób dostało się do różnych szkół. Mamy też kolegę, który była taki program jak ten casting internetowy, zostań gwiazdą filmową i nasz absolwent doszedł już tam do finału prawie, więc jest się coś chwalić. Tak, tak. A co Was wyróżnia tak naprawdę na arenie tych wszystkich studiów aktorskich? To znaczy, my staramy się tworzyć nie tylko miejsce, nie tylko szkołę, ale jak właściwie to jeden z uczestników określił, my jesteśmy społecznością, my jesteśmy rodziną. Więc jest obecnie około 90 osób w studiu, razem z instruktorami myślę, że około setki. To dość pokaźna rodzina. Dość pokaźna rodzina. I nie tylko prowadzimy warsztaty, robimy spektakle, ale mamy też różne wieczory filmowe, organizujemy właśnie takie rzeczy jak Wigilia czy Sylwester wspólny. No i próbujemy czas jakoś spędzać razem. Czyli tak naprawdę zawiązują się między Wami więzi. Tak, i zawiązuje się przyjaźni i miłości. Oj, to proszę, nie tylko przyjaźń. Teatr bardzo zbliża, na pewno. Kiedy można zobaczyć najbliższe spektakle w Waszym wykonaniu? Teraz jesteśmy w takim momencie sesji na uczelniach, więc myślę, że do połowy lutego mamy przerwę w spektaklach, ale pod koniec lutego na pewno będzie można zobaczyć i Maria walczy z aniołami i Puszka Pandory. Dwa takie spektakle, które mam w repertuarze. No i prawdopodobnie gdzieś w marcu nowe premiery Moralności Pani Dulskiej i Dziadów. No Dziady dobrze. Będą śpiewano-taneczne, więc też jakaś trochę inna propozycja. A dopiero co przedstawiliśmy Bachantki Eurypidesa w Grece, w starożytnej Grece śpiewaliśmy, więc też coś troszkę innego. A co dają właśnie te występy publiczne tak naprawdę tym młodym aktorom albo tym uczestnikom warsztatów? Myślę, że każdemu dają coś innego. Są osoby, które właśnie nie myślą o tym, żeby zostać gdzieś tymi aktorami, ale chcą zrobić coś dla siebie, coś innego. Poszukać czegoś w sobie, poznać siebie lepiej, poznać innych. Może znać jakieś odpowiedzi na jakieś pytania. Które tkwią głęboko. Tak, może właśnie coś takiego. Czyli jest to dobry sposób na spędzenie twórczo czasu na pewno. Na pewno tak. Twórczości jest dużo, przeróżnej. I dużo pomysłów też się rodzi pewnie w głowach. Oj, bardzo. Ja bardzo dziękuję za rozmowę w takim dziękuję razie. Również. Kogo poszukiwa właśnie, może też kogo poszukujecie tak naprawdę? Czy cały czas jesteście otwarci na nowych członków? Tak, mamy właściwy nabór przez niemal cały rok. Znaczy w tej chwili już będziemy gdzieś tak zamykać, bo pracujemy nad spektaklem, ale jeżeli nie jesteśmy miesiąc przed premierą, to mamy nabory otwarte, przyjmujemy i można i na zajęcia w trakcie tygodnia się zapisywać, i na kursy weekendowe, więc
otwarci jesteśmy na wszystkich. Każdy człowiek jest ciekawy i wnosi coś nowego, więc... I wiem też, że szukacie, robicie castingi, tak, do swojego teatru i to nie jest tak, że tylko ten, kto uczestniczy w waszych warsztatach, może wziąć udział w teatrze, występować, ale też ktoś spoza. Tak, tak, dokładnie, ale no, castingi organizujemy w październiku. A, więc, czyli już były. Tak, już przed nami już będą były. Dopiero. Tak. Dobrze, bardzo dziękuję za rozmowę w takim razie i dziękuję. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się twórczo rozwijać, poszukiwać czegoś w sobie, no i też poszukiwać nowych znajomości, bo to przecież świetny pomysł, żeby poznawać nowych ludzi, prawda? Tak, tak. Zapraszamy na zajęcia, na warsztaty do studia aktorskiego Body Art Fusion. Dziękuję bardzo Pani dziękuję Aniu również. Za rozmowę. Moi drodzy, ja już się z Państwem żegnam. Widzimy się jutro jak zwykle o 17:30 i życzę Państwu miłego wieczoru. Partnerem telewizji ONTV jest Deco Culture. Partnerem telewizji ONTV jest Kupiec Poznański.